Zapraszamy na targi książki w Krakowie. Przy stoisku numer B79 będą czekać na Państwa członkinie i członkowie polskiej sekcji IPPY. Chcemy rozmawiać o książkach dla dzieci i młodzieży, wymieniać opinie, dzielić się emocjami, ale też podpowiadać, doradzać, które książki warto kupić. Na stoisku będziemy prezentować książki z konkursu Książka Roku 2015 oraz magazyn dla dzieci Świerszczyk. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie bibliotekarzy, po IPP-owe plakaty, ulotki i zakładki do książek. Zapraszamy też Państwa na stoiska wydawców, którzy wspierają polską sekcję IPP-y. Czerwony Konik, Dwie Siostry, Nasza Księgarnia, Poradnia K i Wytwórnia. Oni wszyscy przygotowali dla nas elektryzujące nowości. A co wyjątkowego na stoisku Wytwórni? Magda Kłos-Podsiadło. My jesteśmy już do Krakowa spakowani i wszystkie nowości mamy wydrukowane. Prawie wszystkie nowości, mam nadzieję, że zdążymy. Zacznę od pierwszej książki Katsumi Komagaty. Książka bardzo dla mnie szczególna, ponieważ zabiegałam o jej wydanie 2 lata, prowadząc rozmowy z twórcą Katsumi Komagatą. Udało się, wydrukowaliśmy ją w Polsce i mam nadzieję, że kolejne książki Katsumi Komagaty będą się w naszym wydawnictwie ukazywać, ponieważ rzeczywiście jest to autor szczególny, Ale mamy też książki polskich autorów i wytwórnik kosmiczny Agaty Królak, to nasz wytwórnik numer 7. Agata zaprasza nas do podróży w kosmos. Odwiedzamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, sondę Voyager i jest bardzo dużo tu informacji o kosmosie, o wszechświecie. Oto Agata Królak i wytwórnik kosmiczny. Ada Augustyniak to nasza kolejna autorka, jest to jej pierwsza książka, bardzo się cieszę, że ona debiutuje u nas w wytwórni. Ada Augustyniak, szczególna osoba, filozofka, ilustratorka i na dodatek uczy chińskiego. I starając się połączyć te jej wszystkie umiejętności, poprosiłam ją o stworzenie wytwórnika filozoficznego. Chciałam zaprezentować na koniec szczególny też nam projekt, jeszcze się nie wydrukował, ale mam nadzieję, że zdążymy. W tej chwili jest w drukarni, mam tutaj takie wydruki. To jest kalendarz na następny rok. Ja sobie nie wyobrażam życia bez kalendarza, ściennego również. Ten kalendarz zaprojektowała Monika Hanulak i Grażka Lange. Jest to jednocześnie wytwórnik, w którym rysujemy, ale też pełni funkcję kalendarza. Szczególnie zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska i stoiska IPP-y, gdyż każda złotówka ze sprzedaży tego kalendarza zostanie przekazana polskiej sekcji IPP-y i tak chcemy w ten sposób ją również wspierać. Także mam nadzieję, że też liczymy na Wasze wsparcie. Zachęcamy też Państwa do udziału w panelu dyskusyjnym. O konkursie Książka Roku, ale w kontekście nowych trendów w polskiej książce dla niedorosłych rozmawiać będą pani profesor Katarzyna Wądolny-Tatar, dr Katarzyna Slany oraz Krystyna Rybicka. Zapraszamy. Do zobaczenia w Krakowie. Do zobaczenia.